Run. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Tepy Talk. Dzisiaj będziemy sobie mówili o butach, które gdzieś tam zapowiadałem. To są Copa 21. Mam w pudełku. Zapowiadałem nie tylko, że będą Copa 21, ale że mam ich dużo. No i właśnie tak na początku anegdotka. Bo mam ich tyle. Co tutaj się stało? Stało się to, że byłem w sklepie, kiedyś kupiłem jedne. Potem dużo czasu minęło, byłem w sklepie i wydawało mi się, że kupiłem wkręty. Ja mówię, o, Lanka. Lankę wolę oczywiście, no bo w Adidasie z wkrętami, schowałem dwa lewe. W Adidasie z wkrętami to potem trzeba wymieniać na te TPU, a te TPU to prawie mnie kosztują czasem tyle, co te korki, jak korki dobrze kupię. No ale się okazało, że nie, że mam dwie pary lanek, więc jak ktoś by chciał 48 kopy, 21, to zapraszam, za dobre pieniądze sprzedam. No za tyle, za ile kupiłem, sprzedam. Natomiast no pewnie to zależy od tego, co ja powiem o tych butach w tym filmie. Jak się potem okazało z tą koncepcją, że mam wkręty, no nie myliłem się, bo mam. Kupiłem też jeszcze wcześniej wkręty. To są Copa 19.1 SG. No więc mamy tutaj w ogóle, nie będę dużo mówił o tym bucie, o białym. Zdecydowałem, że nakręcę to na okładce i tak dalej. Będziecie mieli o czerwonym. Natomiast zaznaczam tylko, i w zasadzie nie planowałem tego wcześniej, ale teraz jak tak sobie o tym myślę, no to zrobię faktycznie porównanie Copa 19.1 i 21. Nie będę o 19 kręcił osobnego odcinka, zrobię w takim porównaniu, bo i tak w tym porównaniu wyjdzie, no jakie są różnice, o co chodzi w 19.1. Różnice będą niewielkie, jak wiecie. No, ale myślę, że to będzie całkiem fajny materiał. Dobra, moi drodzy, ja mam ponotowane, bo w Adidasie to się ciężko zorientować, jak wiecie, no bo dwie generacje podobne i tak dalej. Teraz, jakbym na to spojrzał, bym nie pamiętał, która to 21. To jest 21. Pak się nazywa Meteor Pak. Był wypuszczony w styczniu 2020 roku. W tym paku były niebieskie X-y, czerwone pretki, była to chyba startowa kolorystyka tych pretków i biało-niebieskie Nemezisy. No ogólnie rzecz biorąc, w dużej mierze, jak widzieliście, Copa 21 jest podobna do Copy 19.1. Różnice są tam bardzo kosmetyczne. O tym będzie w innym filmie. Bardzo polecam sobie obejrzeć. Polecam, mimo wszystko, pomimo tego, że to będzie film, w którym ja w miarę od A do Z opowiadam, to mimo wszystko obejrzeć też film o 19+, dlatego, że ja tam bardzo omawiałem różne obszary tego buta, które są wspólne, więc warto sobie zobaczyć, myślę, tą różnicę, będzie to ciekawe, no szczególnie jeśli rozważacie zakup, no to podejrzewam, że no nie poskąpicie czasu, jeśli chcecie wydać pieniądze, no to gdzieś tam się troszeczkę szerzej rozeznać. Dobra, moi drodzy, 20.1 to jest jeden z pięciu warstw, pięciu jakościowych półek, tak zwanych. Jest to półka uważana za profesjonalną, tak pozycjonowana, to znaczy zawodnicy grają i w, jeszcze raz, 20+ i w 20.1. Oczywiście, wiecie, piłkarze często mają te buty zupełnie inne niż w gruncie rzeczy są dostępne w sklepach, więc to już osobna historia. No natomiast but, czemu kupiłem? No kupiłem, bo lubię mieć chociaż po jednym modelu. No, też tak wyszło, że akurat teraz mam trzy. Ale zobaczyłem, mówię, no muszę ludziom nagrać filmik, to kupię. Jak teraz je tak macam, to są całkiem ciekawe. Jestem realnie ciekaw tych korków, jak one się sprawdzą. Więc chyba będą to na dzisiaj moje zapasowe buty na gierkę. Dzisiaj muszę grać w kipsach, bo muszę recenzję pisać. Natomiast w bagażniku mam jakieś obry. Ale że mam dwie pary tych czerwonych i jedne będą mogły być do filmu do porównania, które nagram później, to je sobie wezmę. Bo ciekawe, a jeszcze nie grałem. Dobra, co my tu mamy? Może do brzegu. Moi drodzy, but taki niby z linii klasycznej, to znaczy
młot skórzanym, o charakterystyce skórzanej. I tutaj, o ile ja wspominałem w tych 19+, że to imitowało skórę, a tak naprawdę jest syntetykiem, no to tutaj realnie to już widać, że to jest syntetyk. To znaczy ta cholewka, ona jest bardzo miękka, bardzo fajna w dotyku, bardzo dobra jakościowo, natomiast ma charakter syntetyczny. Nie udaje skóry. Nie udaje skóry. Po bokach trzy paski usztywniające, faktycznie dodatkowo naklejone na boku buta, aby usztywnić po zewnętrznej stronie, podczas gdy w plusach mamy po wewnętrznej. Dokładnie jest tutaj taki sam motyw w plusach, jak i tutaj, polegający na tym, że mamy wybrzuszenia. Tutaj realnie pod tym jest pianka. Zrobione w taki sposób, że mamy przetłoczenia stworzone poprzez zgrzanie. Zgrzanie cholewki z materiałem, który jest pod spodem po prostu, albo po prostu wyprofilowanie jakieś tego na ciepło. W każdym razie podejrzewam, że to jest robione. System sznurowania, taki, w którym sznurówka wchodzi i wychodzi z buta, co sprawia, że jest dosyć płaska i też tworzy, no bo pamiętajmy, że część tego sznurowadła tu nam znika, tutaj i to tworzy taki ciąg wypukłości w środku, który myślę, że działa na naszą korzyść, dlatego że unieruchamia stopę trochę, tak? To jest fajne rozwiązanie i chowamy sznurowadła i fajnie, atrakcyjnie to wygląda i utrzymujemy możliwie stopę z założenia w bezruchu. Cholewka zbudowana jest w ten sposób, że mamy tu dwa nachodzące na siebie pasy materiału. Ten jest przymocowany tutaj w środku. Jest przymocowany. Zwracam uwagę na to, że po prostu on idzie sobie aż do tej wewnętrznej płytki środkowej. Natomiast to, co ja tutaj zauważyłem i co jest dosyć istotne i mnie trochę niepokoi, to, że kiedy ten but był tak ładnie zawiązany, tak niby schludnie, to tu wewnątrz robiła się fałda. Zobaczcie, może tutaj będzie dobre światło. Tworzy się... Jeszcze z tej strony nie mam dobrych tych... O, tu widać. Mam nadzieję, że widać. Nie mam z każdej strony dobrego oświetlenia jeszcze, wiecie. Więc trochę się boję, czy jeśli moja stopa nie będzie na tyle szeroka, żeby rozewrzeć tą cholewkę, to czy ta fałda mi tu zostanie? No bo to przecież będzie uciążliwe. Ona powinna być na rozciągliwym materiale i faktycznie jest i ta rozciągliwość powinna nadrabiać tutaj tą wadę. No ciekawe. To jest taka trochę wątpliwość, bo normalnie jak chwytałem buty tego typu, a na przykład niektóre z modeli Messi były tak zrobione, no to ona się tutaj tak nie fałdziła. Dobra, jeśli chodzi o wnętrze buta, tutaj wewnątrz taki w miarę przyjazny zamszyk. Co ciekawe, nierówności takie jak mamy tu, mamy też w środku, więc one również trzymają naszą stopę. To wskazówka kolejna, że faktycznie o ile w plusach mieliśmy problem z tym, że stopa się przesuwała, to tutaj już mamy któryś element wskazujący na to, że jednak będzie lepiej trzymana. Dosyć gruby kołnierz. Grubszy kołnierz też niż mieliśmy w tej wersji Elite. Grubszy, przez to też bardziej miękki, lepiej otulający stopę. Wewnętrzne usztywnienie pięty, które tak no nie jest jakieś super sztywne tutaj. Tu się sprawdza ok, natomiast czasem jak mówię, że but ma super sztywne usztywnienie, to tutaj ściskam, to jest sztywniej, tu aż tak sztywno nie jest. Ogólnie rzecz biorąc, taki but idący w stronę komfort, natomiast tu trzeba jasno sobie powiedzieć, o ile tam w 19+, czy też zapewne 20+, by tak było, mówiłem, że ten syntetyk jest taki przypominający skórę i jak najbardziej wybaczam, to tutaj w kontekście tego, że to jest kopa nawiązująca do Copa Mundial, wciąż zawsze tak będzie, no to jest to ewidentnie syntetyk. Bardzo dobry, bardzo fajny, ale syntetyk. Dający nam całkiem dużo właściwości takich, które by dała skóra. No trochę gorzej z czuciem tu będzie, tak? Jednak to jest bardzo fajny materiał, bardzo fajny, ale z wrażenia syntetyczne. Podczas gdy w tych plusach z wrażenia był on skórzany. Sorry za zawiech. Dobra, podeszwa, jak wygląda, wszyscy widzimy. No dokładnie taka sama jak w plusach. Tutaj jak komentowałem to, że oczywiście mamy różny kształt kołków, gdzie ten kształt w każdym, tutaj bez żadnego uchybienia, w
każdym obszarze, w każdym punkcie odpowiada za odpowiednie rzeczy. Na bucie tu mamy owalny, tutaj gdzie stopa się często na stopa postawna przesuwa w osi. Mamy odpowiednio spłaszczone tam, gdzie mamy przekładanie naszych zamiarów na podłoże. W sensie działamy jakimiś siłami, które powinny być jak najmniej stracone. Mamy tak naprawdę płytkę zbudowaną z podstawowej i naklejonych elementów, gdzie tutaj, tak jak mówiłem, ona jest, ta płytka jest sztywna. Ona się zgina trochę bardziej, powinna się zginać głównie tu, natomiast to się rozkłada na cały obszar. Fakt faktem, mam trochę lepsze wrażenie, tak jakby była trochę bardziej elastyczna niż w plusach, natomiast możliwe, że no po prostu jestem coraz silniejszy. Więc tutaj podeszwa, no można by tu delikatnie lepiej, bo ja tutaj zaleciłem, że fajnie by było, gdyby ten kołek też był wystawał, podstawowo był wylany tutaj z płytki, a to usztywnienie kończyło się tu. Usztywnienie, które tutaj spełnia swoją rolę dobrze, bo tu powinno być sztywno. Powinno być sztywniej, a tu powinno być bardziej elastycznie. Te nierówności, które mamy na cholewce, w momencie tutaj, gdzie sobie egzystują, tworzą taką przestrzeń fajną do przyjęcia piłki, szczególnie do przyjęcia. Faktycznie mamy tutaj troszeczkę mniej wyściołania. Przepraszam Was, jak słyszycie jakieś stuki, ale to sąsiad po prostu coś tam puka. Tutaj mamy troszeczkę mniej, wydaje mi się, bułowatości takiej. No i też trzeba zwrócić uwagę na to, że poprzez to, że mamy system sznurowania, jednak możemy mówić o tym kształcie tej cholewki tylko w kontekście tego obszaru tutaj, prawda? Tutaj on już, no robi się nam po prostu jakiś materiał, gdzie mamy po prostu twardziej, mamy typowo kształt z prostego podbicia, tak jakby bardziej skupiamy się na samym kształcie stopy, a nie nad czymś dodatkowym, co nam but daje. Natomiast sztywność związana ze zwężaniem się tych pasków, tak jak w plusach ona tutaj się kreowała, to tutaj nie istnieje. Te pasy się kończą tu. Fakt, od wewnętrznej strony, no nie, no tutaj też są dosyć obszerne. Tutaj trochę już są na tyle wąskie, że usztywniają. Realnie tak, tu usztywniają. Tu jest to tak zrobione jak w plusach, gdzie tu normalnie też jeszcze były trzy paski naklejone. Tutaj jest sztywno odpowiednio do prostego podbicia. Bardzo fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, to, że tutaj mamy takie sztywniejsze elementy, ale jednak to, jak one wyglądają, jest przemyślane i stworzone, sprawia, że tu, gdzie mamy wcięcie w stopie, jest relatywnie obszar, który jest wyprofilowany z zamiarem. W sensie tak ma być, tu można było kontrolować, gdzie to zazwyczaj trudny do skontrolowania but jest. Więc kolejna rzecz wskazująca, że tu dobrze but przylega do stopy, to jest trudne, czyli powinien bardzo ładnie leżeć. O ile gdzieś nie będzie obcierał, no to, bo wiadomo, można czasem zbyt ciasno i wtedy obcieram, ale ogólnie to się dobrze zapowiada. System sznurowania mówiłem, tutaj zachodzi mówiłem, cholewkę skomentowałem, usztywnienie pięty też, wnętrze też. No ogólnie rzecz biorąc, muszę Wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczony tym, co tu ten but oferuje, bo pojawiło się wiele takich rzeczy, które sprawiają właśnie, że będzie dobre trzymanie stopy. Spodziewam się, że ta cholewka jest bardzo fajna w odczuciu, jeśli chodzi o przyjęcie piłki. Może to trochę... Znaczy, z jednej strony to jest dobre porównanie, no bo jednak jesteśmy w tym typie buta, ale tak mi się trochę pojawia na przykład takie moje wrażenie. Pamiętam, kiedyś recenzowałem ten Tempo Legend 6 i równocześnie brałem czas na trening Tempo Legend 5, gdzie piątka była normalnym skórzanym butem z poduszeczkami, a szóstka to już jakimś tam wymysłem, nie? I zakładając ten klasyczny but z poduszeczkami, było takie wrażenie, ach, jakie fajne to przyjęcie piłki, jednak jak ona siada. No to tutaj mam wrażenia, mam takie nadzieje, że to takie Tempo Legend 5 co najmniej będzie. Mhm. Fajnie. Naprawdę tutaj jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Być może, no na przykład wiecie, wina Adidasa, że mi nie podsyła butów, ale mam wrażenie, tak samo jak było z Nemesis 1, może się okazać, że to jest but, który jest niedoszacowany, niedokomplementowany, ma średnią opinię, ludzie się spodziewają, że nie będzie taki fajny. Bo na przykład, jak sobie spojrzymy na linię X i weźmiemy Ghosted i kropka 1, czy weźmiemy sobie jakieś tam X19 plus i 19.1, to różnica jest bardzo duża, a nie korzyść, tak? Natomiast tutaj spoko, naprawdę spoko. Dobra, koniec. Tak jak mówiłem, będzie kiedyś jeszcze jakiś tam filmik z tym porównaniem.
Więc to was uczulam, jakbyście chcieli zobaczyć porównanie niby generacji. Dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, serdecznie. Oglądajcie tepy. Miłego.